drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy bardzo wiecznie, więc nagrywam w kabinie, bo jak widzicie, wiatr dość mocno szaleje. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o aukcji bydła. Urobimy też sobie paszowóz. Opowiem Wam o po prostu nowej dawce dla byków. Jak widać, na placu skończyła nam się kiszonka z mieszanki gorzowskiej. No i pryzma z kukurydzą też już jest zjedzona przez byki. Także jeżeli jesteście ciekawi tego odcinka, co tam dalej się będzie działo, także zapraszam do oglądania. Ja teraz właśnie sobie ścielę tutaj belkę 150, wrzucamy raz na dwa, raz na trzy dni. Powiem Wam, że jest dużo suszej. Taka belka waży ponad 300, od 300 do nawet 400 kg, bo po żniwach je ważyliśmy. Bardzo fajnie te belki są zbite, ale co Wam powiem, że po prostu siatka nie wytrzymuje i niby u nas te belki są przykryte, tak, bo te nasze sterty mamy poprzykrywane folią czy jakimiś tam plandekami. No to trafiło mi się już nieraz, że nie dowiozłem belki do obory, bo po prostu się rozwaliła, ta siatka pękła. Nie wiem, czy to jest wina po prostu zbyt małej ilości siatki, właśnie użytej przez prasującego, czy po prostu duże zbicie, czy słaba siatka, nie wiem. Ale niestety tak się dzieje. Słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o nowy TMR, to skończyła nam się kiszonka z kukurydzy i skończyła nam się kiszonka z mieszanki gorzowskiej, czyli te pryzmy, które mieliśmy tutaj właśnie, jak widzicie, na tym pobojowisku, czyli kiszonkę z 2020 roku już skończyliśmy. Została otwarta kiszonka z kukurydzy ze słonecznikiem i dopasamy teraz baloty, a ta mieszanka gorzowska, którą widzicie właśnie tam, ona jeszcze nie jest otwarta. No i zaraz Wam pokażę właśnie, jak wygląda balot. Tutaj mamy baloty z trzeciego pokosu. To jest takie już bardziej pod siano podchodzi, chociaż no coś tam jest jeszcze tego mokrego. Ale no nie ma co ukrywać, bardziej to podchodzi pod siano. Ale wszystko jest, powiem Wam, że fajnie przemyślane, bo tam mamy kiszonkę ze słonecznika, którą Wam pokażę też. No i ona jest naprawdę, też ma dużą wilgotność, to jest dużo bardziej wilgotna niż kiszonka z kukurydzy, więc to się fajnie komponuje. Taki balot, mimo że on jest bardzo suchy, to powiem Wam, że ostatnio wrzuciłem do paszowozu, miał 740 kg, a wczoraj, nie, przedwczoraj wrzucałem, miał ten balot 850 kg, także baloty są z nożami, na jednych nożach są cięte i baloty są robione prasą Mashio, którą tam pewnie widzieliście na społeczności. Także naprawdę fajnie to wyszło, mimo wszystko nie ma co porównywać tego do pryzmy, bo jednak na jednych nożach to nie jest to samo co po przyczepie, tak? Także tutaj czas mieszania się wydłużył sporo. Mieszam ten wóz nawet, powiem Wam szczerze, że nawet 50 minut, żeby to miało podobną strukturę do tego jak była sianokiszonka z pryzmy, chociaż i tak tego się nie udaje uzyskać. Ale tak jak mówiłem wcześniej, my mamy mocno zmęczone te noże, także tutaj też tutaj jest powód na pewno. No i co, biorę się za urabianie tego TMR-u. Wrzuconego mam balota. Wyszło, że balot ma 760 kg, taki no bardziej sianowaty, jak widzieliście tam wcześniej na nagraniu. No i teraz daję właśnie tego słonecznika, którego Wam albo pokażę, albo nie pokażę, bo tak wieje, że głowę urywa. 785 kg na paszowozie, więc balot miał, czyli się pomyliłem, 785 kg jest na paszowozie, czyli balot miał jakieś 685 kg, taki dość
jak to mówiłem już, sianowaty, suchy, trzeci pokos na jednych nożach, prasą Masio robione. Jako zbicie, no to perfekcyjne, powiem wam. Naprawdę bardzo dobre zbicie, bo ciężko ma paszowóz go rozwalić, tego balota. Mega, zresztą sama waga mówi za siebie. Trzeci pokos. Też to ta sianokiszonka była dobita mocno. No fajnie te baloty wyglądają, nie ma żeby tam gdzieś siadły. Mokrzejsze po 850, takie typowe siano, no to tak 650-680, takie w połowie 750, no tak to wychodzi na tą chwilę. Kiszonka ze słonecznika bardzo mokra, koszona w tym samym terminie, nawet dzień później była koszona niż ta kiszonka z kukurydzy, no i dość mokra, powiem wam, jest. Dlatego pewnie, że te kolby, w ogóle się kolby tam nie wykształciły, sam kwiat, ten słonecznik też był późno siany, bo był siany koniec maja albo początek czerwca już, czyli to też nie było takiej struktury, że tak powiem, że to nie wyschło jeszcze, tak? Bardzo mokry, ale mamy takie jakby siano w sianokiszonce. Bardziej siano, więc to się fajnie bilansuje. Powiem wam, że troszkę, na pewno troszeczkę gorzej wychodzi to bilansowo na rzecz wilgoci, czyli ten temer jest wilgotniejszy niż taki, jak robiłem wcześniej, bo wrzuciłem im wczoraj, nie wczoraj, przedwczoraj 3 200 tony, no to nie było tego, tak? Tak to zawsze 2800, 2900. Jak 3 tony wrzuciłem, to tam było na trochę dłużej. A teraz 3 tony 200 i nie ma. Czyli po prostu wilgotniejszy TMR, większe pobieranie. No i co? Nie powiem wam, że myślałem, że trochę będzie problemów z pobieraniem, bo mówię, ten słonecznik taki dość gorzkawy. To może nie będą chciały jeść, ale bez problemu. Bez problemu to jedzą. Zapach, jak otworzyliśmy kiszonkę ze słonecznika, to powiem wam tak, ja byłem tak jak teraz w ciągniku. Miałem uchyloną szybkę, a brat tam odkrywał właśnie ten słonecznik, to jak otworzył, to od razu poczułem, także intensywny taki słonecznikowy zapach, nie czuć bardzo kukurydzy, w ogóle takiego słodkiego zapachu, tylko bardziej taki słonecznikowy zapach. Kiszonka jak najbardziej się udała, tylko trochę zbyt wilgotna, wartości myślę, że to nie będzie miało jakieś super, ale dam to do badania. Jak i wszystko, to jest kiszonka z słonecznika i z kukurydzy. Także to do badania na pewno dam i podzielę się z wami tymi wynikami. Więc tam w którymś odcinku pewnie wam powiem o tym, jak to wyszło. Mimo że ta wilgotność myślę, że jest sucha masa jakaś, tak myślę, że poniżej 30% na pewno. Jakieś 25 może nawet mniej. Chociaż no może 20... Około 25, no jak się ją weźmie, to taka dość mokrawa, to się lepi. Tak jak można by z tego kulkę ulepić, o. No czyli ta wilgotność jest spora. Ale z tą sianokiszonką z trzeciego pokosu to się fajnie zbilansuje. 100 kg śruty rzepakowej. No i balot, w zależności balot jaki się trafi, tak? 700-800 kg. Do tego kładziemy, to już mamy prawie tonę, no i 2 tony właśnie takiej kiszonki ze słonecznika i mamy około tam 3 ton i na 2 dni to starcza. Tak jak mówię, pobieranie jest większe, bo jest wilgotniejsza ta pasza, ten TMR. W takiej łyżce krokodyla jak kukurydzy o suchej masie 34% bodajże, jeżeli się nie mylę. Tamtą, co mieliśmy wcześniej, sucha masa 34%. No to jak brałem łyżkę taką pełną, to było od 250 do 350 kg. A tutaj powiem wam, że jak wezmę takiego, to krokodyla to nawet i 500 kg wchodzi czasami. Także widać, że jest dużo bardziej mokra ta kiszonka. Ale cieszę się, że się tym zajadają. Myślę, że wartości z tego jakiejś tam nie będzie, bo tak jak widzieliście u Łukasza Kosowskiego na kanale, słonecznik
wypadł. No średnio można powiedzieć, że jako zapychacz, typowy zapychacz dla jałówek czy tam dla zasuszonych. Także średnia pasza, trochę paszy jest, także na zapchanie. Myślę, że do końca opasu tych byczków te belgi to zjedzą. Akurat belgi zjedzą, taki mamy plan zresztą. Już wam mówię. Tu mamy tą pryzmę z tych 4 hektarów, także śmieszna ilość. I mamy taki plan, żeby te belgi zjadły tą pryzmę tego słonecznika, resztę balotów, najwyżej balotów się kilka dokupi. I żeby ta gorzowska i tamta duża pryzma z 11 hektarów została po prostu na nową partię cieląt, byków, nie wiadomo co to jeszcze będzie, także taki mamy plan. Jak to się uda, zobaczymy, ale będziemy się starać tak, żeby te belgi już zjadły tutaj wszystko, tą kiszonkę, żebyśmy, jak przyjadą nowe cielaki, żebyśmy mogli otworzyć nowe kiszonki. Wiadomo, że im, jak będą te cielaki na początku, no to one nie będą za dużo jadły, no i wtedy wszystko będzie pasowało, no bo pryzma też będzie wolno wybierana, na początku jest mniej, czyli nie powinno się to jakoś tam psuć. Ale logistycznie chcemy tak to zaplanować. W sumie gdyby ta kukurydza nam się jeszcze nie skończyła, a byśmy w miarę szybko ogarnęli sobie cielaki, to też by się nic nie stało, tak? W tamtym roku pomiędzy belgami a simentalami było 3 tygodnie różnicy. No i powiem wam, że ze 4-5 łyżek to odrzuciliśmy tej kukurydzy, trochę szkoda było, wiadomo, nie? Ale tak z metr w pryzmy takiej na szerokość ona miała 7 metrów, także była fajna, na wysokość tak z 80-90 cm, no to odpadło jej metr tej pryzmy odpadł, a później już była dobra. Słuchajcie moi drodzy, bardzo wieje, pogoda jest po prostu straszna. Tak jak wam mówiłem, urobiłem tu tego TMR-u z tej suchej belki i z kiszonki z słonecznika. Nie jest to pocięte rewelacyjnie, wymieszane też to nie jest rewelacyjnie. Szału ogólnie nie ma. No i co? Druga sprawa, którą chciałem omówić w tym odcinku, to jest aukcja bydła. Słuchajcie, wystawiłem na aukcji bydła te byczki. Te belgi właśnie, które widzicie teraz. Dlatego, żeby po prostu sprawdzić, co to w ogóle jest ta aukcja bydła, żeby po prostu zapoznać się z tym, jak to wygląda, jak się z tego korzysta. No i powiem wam, że dla mnie super opcja. Naprawdę powiem wam, że to fajny taki, można powiedzieć, przełom w tym, że można po prostu sprzedać bydło. Można wystawić je i sprzedać po prostu komuś po prostu innemu niż komuś tam z naszej okolicy, które po prostu jakieś tam jest wąskie grono handlarzy lub jakieś tam ubojnie, które ograniczają nam cenę. A po prostu może komuś tam z niedalekiej odległości brakuje do kontraktu jakieś kilkadziesiąt sztuk bydła i po prostu od was jednak będzie chciała ta osoba zakupić to bydło. Czy sprzedałem te byczki? Jak widzicie, nie, stoją. Dlaczego nie sprzedałem ich? Wystawiłem te byczki jako aukcja testowa, po prostu chciałem zobaczyć, jak to w ogóle przebiega, jak to, z czym to się je, można tak powiedzieć. Jak widzicie, belgi 17 miesięcy od urodzenia, u nas 14 miesięcy opasu. 14 to już będą koło 18 miesięcy, mogą mieć półtora roku. Myślę, że 600 kg to spokojnie już przerzuciły. Mogą mieć tam pod 650 niektóre. No nie wiem, czy ta średnia waga będzie ta 650 kg. Albo będzie, albo nie będzie. Tak też napisałem w tej aukcji bydła. Wystawiłem te byczki po cenie 14 zł brutto. Po prostu dlatego, że no nie, na tą chwilę nie chcemy ich jeszcze sprzedawać. Ale dlatego dałem taką cenę, że gdyby po prostu ktoś chciał je kupić, no to też mi by się opłacało je sprzedać w tym momencie za te 14 zł brutto. Nikt takiej ceny nie zaproponował, nic dziwnego, także normalna sprawa. Jakie ceny oscylują za te byczki w tym czasie teraz? Powiem wam, że ponad 12 zł netto, czyli koło tam 13, można powiedzieć od 13 zł brutto
Za takie sztuki to się zaczyna w tym momencie. Zobaczymy, jak to będzie na przełomie czasu, bo ogólnie od 2 tygodni tutaj to wszystko idzie w górę. Także z tej aukcji bydła skorzystałem, zapraszam do skorzystania. No i tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, że to nie jest żadna tam reklama, ja za to żadnych pieniędzy nie biorę, po prostu chciałem sprawdzić to i naprawdę w przyszłości myślę, że na pewno jak za ten miesiąc, półtora będziemy te byczki sprzedawać, to tam na pewno je też wystawię ponownie, zrobię więcej zdjęć, bo teraz też jedno zdjęcie wstawiłem, nie chciałem tak po prostu tamtego, że tak powiem, rozbuchiwać, żeby to po prostu dla siebie tylko było. No i powiem wam, że na jakich zasadach w ogóle ta aukcja bydła działa, jak to polega. Musicie się zarejestrować, pierwsza sprawa, jako sprzedający, jeżeli tak jak z mojej perspektywy patrząc, jako sprzedający się rejestrujecie, możecie swoje bydło ulokować, wpisujecie średnią wagę, jeżeli ją wiecie, no średnią wagę, czyli nie ma tam przedziału wag, czyli tam na przykład 500, 550, 600, 650, tylko tutaj macie wagę średnią. Możecie sobie zaznaczyć wiek bydła, jaki jest, możecie sobie zaznaczyć strączkę. Tam jest strączka 6%, jeżeli chcecie mniejszą lub większą, no to wiadomo, że trzeba to napisać w opisie. No i jak ta aukcja w ogóle, na czym to polega, jak to przebiega, już wam tłumaczę. Wystawiacie sobie byki, czy tam no krowy, to jest dla bydła po prostu rzeźnego na tą chwilę, chociaż widziałem tam już, że niektórzy wystawiali jakieś tam małe cielaki. Wystawiacie sobie takie bydło swoje, tam proponujecie jakąś cenę i cena minimalna, jeżeli nikt tej ceny nie przekroczy, no to dostaniecie po prostu na koniec aukcji maila, że twoja cena nie została przekroczona, ktoś zaproponował na przykład cenę o 20 groszy mniejszą, czy chcesz sprzedać bydło, i do was przyjdzie taki mail po zakończeniu takiej aukcji, no i wy możecie odpisać, że albo chcecie sprzedać, bo na przykład pośrednik wam dawał i tak mniej niż ktoś, kto wylicytował te byki. No i jeżeli zgadzacie się na tą cenę mniejszą niż wy zaproponowaliście, czyli tą minimalną, czyli na przykład wystawiliście byki po 12 zł brutto, ktoś zaproponował 11,40, ale na przykład ktoś, pośrednik wam dawał w domu tutaj 11 zł. No i niby minimalnej ceny 12 zł nikt wam nie dał, ale ktoś wam dał 11,40. Wciąż jest to lepiej niż te 11 zł, które wam dawał pośrednik. No i możecie się odezwać po takiej aukcji do tego kogoś, że tak, chcę sprzedać to bydło, czyli po prostu do administratora tej strony. Tak, chcę sprzedać bydło, no i wtedy administrator strony, czyli ten twórca, łączy was z tym kupującym. Czyli po prostu wam daje adres, no jakiś do kontaktu z tym kupującym, a kupującemu adres do was. No i tutaj jest coś takiego, że możecie po prostu tym manewrować. Natomiast jeżeli wystawicie byki za 12 zł i zostaną one wylicytowane, czyli ktoś tam przebije tą cenę lub da 12 zł, no to jesteście zobowiązani te byki sprzedać. Według tego regulaminu, który tam istnieje na stronie, jesteście zobowiązani te byki, bydło, krowy, no bydło po prostu sprzedać. No po prostu dostajecie dane kupującego, kupujący dostaje wasze dane, zdzwaniacie się i po prostu to bydło jesteście zobowiązani sprzedać, ale jeżeli po prostu nie sprzedacie tego bydła, czyli nie wywiążecie się z tej umowy regulaminowej, którą zawarliście na aukcji bydła, no to po prostu ten administrator dostanie taki po prostu informację od tego kupującego, że na przykład wystawiliście byki za 12 zł, ktoś przyjechał, ten kto wylicytował je za 12 zł, przyjeżdża do was na podwórko, a wy nie chcecie tych byków sprzedać. No to wtedy informacja idzie do administratora strony, że wy nie chcecie tych byków sprzedać. No i wtedy administrator ogranicza wam prawa, czyli po prostu już nie możecie z tej aukcji korzystać. Jesteście teoretycznie zablokowani na tej aukcji, na tych stronach. Nie możecie już po prostu korzystać z tej strony. I jest to w taki sposób sam kupującego. Jeżeli na przykład ktoś wylicytował wasze byki za 12,20, wystawiliście je 12 zł, ktoś wylicytował je za 12,20, no i przyjeżdża na podwórko do was i mówi wam, wie pan co, ale tak naprawdę to chciałbym dać za nie 12 zł, więcej to panu nie dam.
No to wtedy no to jest jasne, że się nie godzicie na takie warunki. Chyba, że no wam to pasuje, ale no jeżeli ktoś wylicytował byki po 12-20, to za tyle jest zobowiązany je kupić. No i wtedy dajecie informację do administratora strony, że ten druga strona nie wywiązała się z umowy i tamta strona zostaje blokowana, czyli jakaś tam ubojnia, czy jakiś pośrednik zostaje blokowany na tej stronie. Co jeszcze? Na tej stronie możecie sobie wybrać też, w jaki sposób ma być można tak uregulowana ta forma płatności, czyli czy wy chcecie gotówką, czy przelew na podwórku, czy też może być przelew fakturowany, tam nie wiem, 7 dni, 14 dni. No i tak samo jest, że jeżeli ten sprzedawca przyjedzie do was i nie wywiąże się z tej umowy, czyli tam na przykład przyjedzie, wy zaznaczycie przelew na podwórku, on się wylicytował wasze byki, ale wie pan co, zapłacę panu fakturę za 2 tygodnie. No wy nie musicie tego bydła sprzedawać, dzwonicie wtedy, czy tam piszecie maila do administratora strony, że on się nie wywiązał z tej umowy, no i automatycznie on jest blokowany. Co jeszcze warto wiedzieć? No należałoby też nie jakoś tam nie fałszować tych wag bydła, ponieważ tutaj celem założenia tej strony aukcji no było wiadomo źródło, czyli po prostu ktoś tam, kto założył tą aukcję, też chce, żeby to było sfinansowane jakoś, żeby mu się to opłacało. Więc jeżeli na przykład sprzedacie te byki, no to od kupującego to bydło, można powiedzieć, twórca tej strony dostaje po prostu prowizję. Czyli jeżeli wy na przykład wpiszecie 700 kg byki, a faktycznie one będą miały 800-850 i zrobicie poza plecami, zrobicie to za plecami, można powiedzieć, tego twórcy tej aukcji, no to tutaj można powiedzieć, że jest to jakieś takie nie w porządku, bo wykorzystacie z tej aukcji, to jest dla was plus, kupujący też mają z tego, można powiedzieć, że plusy, no ale oni muszą od tego odprowadzić jakąś tam prowizję dla twórcy tej strony. Także no tutaj, jeżeli już wy godzicie się na to wystawienie tych byków, tego bydła na aukcji, no to wypadałoby, żebyście tutaj zachowali się w porządku, czy ja, czy wy, jeżeli chodzi o to bydło, i po prostu, żeby no pisać jakby, można powiedzieć, normalne i prawidłowe informacje, tak? Bardzo tutaj dzieje, jak widzicie, tak wyglądają te belgi. Jeżeli ktoś by był zainteresowany właśnie tymi byczkami, to zapraszam na maila. Tak, ja tam maila gdzieś podaję zawsze. Jeżeli ktoś by był po prostu zainteresowany kupnem tych byczków, to jest 42 sztuki takich mieszańców belga z HF-em. Waga, tak jak mówiłem, już 600-650 kg. 17-18 miesięcy, zależy który. Tak one wyglądają. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany zakupem takich byczków, także zapraszam do mnie na maila, proszę się odezwać. Wydaje mi się, że tak jak u nas to robiliśmy, powiem wam tak. Trzymaliśmy 20 miesięcy simentale od wagi 100 kg do 764. No to one w 20 miesięcy tam urosły 660 kg, 20 miesięcy opasu, 664 kg dokładnie. Natomiast mieliśmy drugą partię takich mieszańców, cimentali, wiadomo, jakiś tam HF się trafił, ale większość była takich ładnych cimentali, ale były też mieszańce i one były kupione tam w wadze 120-130 kg i te byczki 16 miesięcy tuczyliśmy. Osiągnęliśmy wagę średnią po 16 miesiącach tuczu 654 kg. Także jeżeli te belgi będą miały więcej, to tylko i na plus, bo po prostu będzie to zadowalający dla nas wynik. Moi drodzy, nie przedłużam, bo bardzo wieje. Ja nie wiem, czy w ogóle będzie jakiś taki w ogóle jakościowy dźwięk. Mam nadzieję, że tak, ale bardzo wieje. Ja tu urobiłem byczką, pościeliłem. Mają teraz sucho, trochę wieje, ale 3 ściany są zamknięte. Jedna jest otwarta. No mam nadzieję, że im nie jest im raczej zimno. To są raczej ich naturalne warunki. Mają
wartościową paszę, mając sucho, to jest najważniejsze. Tak jak już mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś by był zainteresowany tymi byczkami, w przeciągu miesiąca, półtora będą do sprzedaży, może nawet krócej, po prostu zależy to od kupującego. Także zapraszam do mnie na maila, albo jak nie będziecie mogli znaleźć maila, chociaż ja go umieszczę w komentarzu, to piszcie w komentarzach, że jesteście zainteresowani, ja na pewno odpiszę. Także kończymy ten odcinek na dzisiaj. Widzimy się, moi drodzy, za tydzień, także trzymajcie się, cześć.